Wilka i Szpulka. Sprawa zaginięcia Lulu. Chciałabym powiedzieć, że to książka pod patronatem Aktywne Czytanie, ale nie do końca byłaby to prawda. Bo jak jest śledztwo, to nie ma, że tam patronat. Tym razem jestem informatorką. Tak jak wszyscy patroni, my jesteśmy informatorami. Oskarżona o napisanie Maja Strzałkowska. Tutaj sprawa jest poważna. Głównymi bohaterami są Julka i Szpulka. O ile wiadomo, kim jest Julka, no dziewczynką, taka ze mnie detektywka. Tak Szpulka? No kim jest ta Szpulka? I ja już Wam mówię, kim jest Szpulka. Pewnego dnia Julia strasznie się wkurza. Julia ma kilka lat i jak każde dziecko, czasami po prostu ma zły dzień. I ten zły dzień mniej więcej wygląda tak, o dosłownie tak. I wszystko za sprawą tego, że Julia zgubiła swoją ulubioną lalkę Lulu. Ona się bardzo zdenerwowała, nie wiadomo co się stało. Nie ma Lulu. Gdy tak się wkurzała i tak denerwowała i tak skakała po podłodze i tak próbowała tę złość z siebie wyrzucić jakimś sposobem, okazało się, że w tej podłodze wyskakała dziurę. A w tej dziurze są jakieś gały. Dobra, oczy. Super są tutaj te ilustracje. Zobaczcie, tutaj Julia położyła się na podłodze i pod podłogą te mamy właściciela lub właścicielkę, jeszcze w tym momencie nie wiadomo, tych właśnie oczu. I za chwilę, jak Julia pomoże wyskoczyć temu czemuś, okaże się, że to jest jej kłębek nerwów. Tak się wściekała, tak się denerwowała, że stworzyła albo powołała do życia taki właśnie kłębek nerwów i... No właśnie, no ten jej kłębek nerwów, zamiast namawiać ją dalej do denerwowania się, on jednak mówi, że no dobra, no będziemy działać, zginęła twoja lalka, to nie ma co lamentować, zabieramy się do szukania. To będzie śledztwo. Oczywiście, że jak powiecie tak kilkulatce, to jej się ten pomysł bardzo spodoba. I wiecie, no jak się przeprowadza śledztwo, to trzeba się do niego trochę przygotować. I to jest właśnie taka książka aktywizująca, która pozwala dziecku brać czynny udział w tym śledztwie. Zaczynamy od przygotowania portretu pamięciowego naszej Lulu, naszej zaginionej, być może poszkodowanej, tutaj tego nie wiadomo. I chcę Wam jeszcze pokazać z bliska, jak wygląda tekst w środku. Gdybyście chcieli zachęcić dzieci do samodzielnego czytania, to będzie wielka frajda znaleźć właśnie kolorowe teksty w środku, gdzie słowo niebieskie jest napisane niebieską czcionką, a słowo białe jest napisane białą czcionką, a różowe różową. Więc tutaj dziecko może narysować ten portret pamięciowy na podstawie tego, jak lalkę opisała nasza główna bohaterka. No i zaczynamy szukanie. I ja oczywiście Wam nie chcę wygadać wszystkiego, ale no nie mogę Wam nie powiedzieć, że jak trwa śledztwo, to są pewne poszlaki i są pewne znaki i też trzeba podejmować najróżniejsze decyzje, czasem dobre, czasem złe, czasem dziwne i dzieci tutaj podejmują decyzje. To jest książka do wybierania, na którą stronę chcemy wskoczyć, żeby przejść do kolejnej akcji, więc jest to taka trochę niespodzianka, ale też możemy tę książkę czytać na różne sposoby. Dzisiaj idziemy za pająkiem, jutro pójdziemy za ptaszyną. Oprócz tego, że mamy tutaj cyfry, mamy też właśnie obrazki, więc jeśli macie młodsze dziecko, ono może szukać konkretnej strony. Jasne, że trzeba będzie mu pomóc, ale może szukać konkretnej strony po obrazkach. Na przykład ja wybieram, że idę na stronę 20, strona 20 jest przyporządkowana temu właśnie ptaszkowi i jak sobie będziecie kartkować strona po stronie, to właśnie na niektórych jest ptaszek, a na innych będzie pająk i na innych jeszcze będą drzwi. No i jestem na stronie numer 20 i tutaj toczy się akcja dalej. No i Julka, znowu dochodzimy do pewnego momentu, kiedy Julka i Szpulka muszą wybrać, na którą stronę chcą przeskoczyć kolejny raz i tak kolejny i właśnie na tej zasadzie toczy się śledztwo, więc nie chcę Wam tutaj pokazywać wszystkiego, bo no nie chcę Wam wygadać, jak to śledztwo się potoczy. Powiem Wam tylko, że wszystko dobrze się skończy, a jeszcze na samym końcu książki mamy znowu do aktywnego czytania i rozwiązywania taką zagadkę. Dziecko musi tutaj rozplątać trochę tych nitek. Mamy takie zadanie po nitce do Szpulki. No i jest też miejsce, żeby sobie coś samodzielnie narysować. Zobaczcie, ile tutaj się dzieje. Możemy porozmawiać o emocjach. Co zrobić, kiedy masz jakiś kłopot? Możesz oczywiście się złościć i to jest ok, ale jak już się wyzłościsz, co robimy dalej? I tutaj mamy śledztwo, czyli też taki świetny pomysł,
zamysłów, bo dzieci uwielbiają zagadki i rozwiązywanie właśnie takich, podążanie właściwie za takimi tropami jest świetne. Dzieci tutaj mogą samodzielnie decydować, są tutaj krótkie teksty, duże litery, więc też mogą samodzielnie czytać. I ja zawsze, ale to zawsze do samodzielnych pierwszych czytanek bardzo polecam tego rodzaju książki, gdzie dziecko może wybierać, bo to też od razu pokazuje rodzicowi, czy dziecko rozumie tekst czytany, bo podąża za informacjami, które mamy tutaj podane. Jest też coś do narysowania i to też jest podążanie za tekstem, które dziecko musi albo przeczytać, albo wysłuchać i zrozumieć, użyj tego i tego i tego koloru, bo lalka wyglądała w określony sposób. Zobaczcie, ile tutaj się dzieje, więc ja, jako wasz informator, ja mam czyste sumienie. Powiedziałam wam wszystko, co musicie wiedzieć, żeby śledztwo doprowadzić do radosnego końca.